Witam Cię na kolejnej lekcji kursu edycji zdjęć, dzięki któremu zrobisz pierwsze kroki w Adobe Photoshop Lightroom, nauczysz się jak obrabiać zdjęcia na własnym komputerze, gdziekolwiek jesteś. Dziś pomówię o presetach, zwanych też ustawieniami predefiniowanymi, pomówię o profilach i o wersjach. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten kolejny odcinek kursu podstaw Adobe Lightroom. Jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków z tego kursu, warto, jeśli jesteś początkujący, zacząć oglądać ten kurs właśnie od odcinka numer 01. Link do playlisty z wszystkimi odcinkami znajdziesz w opisie filmu. No dobra, kończę przynudzać i przechodzimy do sedna tego filmu, czyli do programu Adobe Lightroom. Zacznijmy coś obrabiać. Na początek, jeśli jeszcze nie jesteś w panelu edycji, to wciskasz przycisk E na klawiaturze i otwierasz panel z wszystkimi ustawieniami edycji. Teraz zobacz, na samym dole tutaj są dwa przyciski. Presets, w którym znajdują się presety, czyli ustawienia predefiniowane, oraz Versions, czyli wersje. O samych presetach opowiem później, teraz klikniemy Versions. W panelu, w który się otworzył, znajdują się dwie zakładki. Named i Auto. Named to są Twoje nazwane wersje, Twoje zapisane stany obróbki, a Auto to są automatycznie tworzone wersje przez Lightroom, byś w razie gdybyś chciał cofnąć jakąś obróbkę, mógł tego dokonać. Można tej funkcji użyć na przykład do zapisu różnych wersji obróbki, by je potem porównać sobie. Co jest też fajne, to jest to, że wszystkie wersje obróbki tutaj właśnie, które się pojawiają, synchronizują się z chmurą Adobe, tak więc masz do nich dostęp też na telefonie czy tablecie. Ok, teraz pokażę Wam, jak działają wersje. Wejdźmy sobie na przykład w to drugie zdjęcie drogi na przełęcz Stelvio i teraz na przykład otworzymy sobie tutaj panel Light, weźmiemy sobie, klikniemy Black and White, teraz zrobimy sobie taką szybką czarno-białą wersję, dodamy sobie tutaj sporo kontrastu, myślę, że też z efektów, o których już rozmawialiśmy, możemy sobie tutaj, zobaczcie, jest clarity dużo, możemy troszkę dodać dehaze, żeby dodać takiego jeszcze więcej tutaj kopa. Myślę, że delikatnie możemy wyciągnąć blacks. Tutaj highlights troszkę stonować jeszcze. I teraz tutaj jeszcze spokojnie możemy dodać texture, żeby ją wyciągnąć. I może delikatnie przyciemnić ekspozycję. Same blacks może jednak pojedziemy w drugą stronę. Zróbmy tak, że blacks pojedziemy w dół. Wyciągniemy delikatnie whites w górę. Ok, powiedzmy, że teraz tak jak mamy, nam się to podoba i chcemy taką właśnie wersję sobie zapisać czarno-białą. Chcemy ją porównać albo zobaczyć w przyszłości, jeśli dalej pójdziemy z tą obróbką, czy może ta obróbka wcześniejsza była ok. W taki sposób teraz klikamy sobie tutaj właśnie w opcji Named Create Version. Nazywamy ją. Ja na przykład ją nazwę BW, czyli Black and White. Klikamy Create i zobaczcie, mamy utworzoną wersję, mamy tutaj datę, kiedy ta wersja została utworzona. Możemy też tutaj zmienić nazwę, na przykład zobaczcie B&W1, jeśli byśmy potem tworzyli więcej wersji Black and White. Możemy usunąć tą tutaj wersję. Jeśli wejdziemy do Auto, zobaczcie, ja już to zdjęcie gdzieś tam troszkę obrabiałem i zobaczcie, mamy tu różne wersje, jest zdjęcie oryginalne, jest zdjęcie, które coś tam może otworzyłem i zmieniłem. Kolejna wersja z 11 marca, w której troszkę poprawiliśmy tutaj, zobaczcie, kontrast. No i jest dzisiejsza wersja tutaj i mamy naszą wersję Auto. Tutaj na górze, klikając te trzy ząbki, macie takie opcje kasowania, czyli możecie skasować wszystkie wersje tutaj nazwane albo wszystkie wersje z autosave'u, czyli stąd. Jeśli chcecie wyczyścić właśnie autosave, nie jesteście zainteresowani, żeby one gdzieś tam się zapisywały, klikacie sobie tutaj te trzy kropeczki, klikacie All Autosaves. Program pyta się, czy na pewno chcecie skasować te trzy wersje. Klikacie tak i zobaczcie, autosave są teraz tutaj już wyczyszczone. Pozostaje nam tylko ta wersja Black and White. Teraz powiedzmy, że chcielibyśmy jeszcze dalej ją obrobić. Wchodzimy tutaj na przykład w kolor, bierzemy sobie Color Grading. Teraz dokonamy sobie takiego delikatnego Color Gradingu, zdjęcia czarno-białego. Możemy tutaj dodać jakieś tony do różnych, powiedzmy, części zdjęcia. Mamy tutaj shadows. Powiedzmy, że shadows chcemy w troszkę taki niebieski odcień pociągnąć. Delikatnie, zobaczcie.
Bardzo fajnie to wychodzi. Możecie też całe zdjęcie zrobić lekko niebieskie i wtedy highlights też lekko w ten sam ton pociągnąć. Ten sam kolor, ten sam odcień, także 200 na przykład 40 tutaj hue i tu też w sobie weźmiemy 240, żeby one się zgadzały. Tak samo midtones możemy sobie wziąć delikatnie na 240. Wtedy w jednym kolorze całość jest tutaj. Oczywiście to byłoby bez sensu, bo można to zrobić tutaj w tym kółku global. Dlatego w tym przypadku ja sobie na przykład highlights ustawię troszkę cieplejsze. Zobaczcie, zastosujemy sobie tu przeciwny kolor mniej więcej. Tak, takie highlights będą delikatnie ciepłe, zobaczcie, fajnie. A midtones tutaj myślę, że zostawimy sobie ogólnie bez ustawień. I tak jak teraz myślę, że jest fajnie. Możemy sobie ewentualnie tutaj jeszcze przenikanie i balans tutaj zmienić. Ja bym trochę może chciał bardziej iść w stronę tego chłodu, także balans sobie przesunę w stronę właśnie tutaj shadows bardziej niż highlights tych ciepłych. Ok, myślę, że tak jak teraz wygląda to fajnie. I to jest druga wersja moja black and white, czyli create version. Piszę sobie black and white 2, klikam create. Zobaczcie, mamy teraz dwie wersje. Możemy sobie w łatwy sposób pomiędzy nimi się przełączać i zobaczyć, zobaczcie, jak one wyglądają, jak wygląda zdjęcie oryginalne. Zamknę teraz panel tutaj wersję, klikając ten X na górze. Można też nacisnąć tutaj ten przycisk versions i on też zostanie, ten panel zamknięty. Teraz otworzę kolejne zdjęcie, to będzie to pierwsze, które już wcześniej poznaliście. I pomówimy teraz o profilach, które już nieraz widziałeś podczas tego kursu na górze panelu tutaj samego edycji, ale jeszcze o nich nie wspominałem. Zamknijmy sobie teraz wszystkie inne panele, żebyśmy mieli tu większy porządek. Przeglądarka profili w Adobe Lightroom jest często niedocenianym i nie do końca znanym narzędziem edycji zdjęć dostępnym w Lightroom. Różne profile aparatów otwierają Ci świat dodatkowych opcji, jeśli chodzi o edycję Twoich zdjęć. Klikniemy sobie otwórz profile. Zobaczcie, macie tutaj bardzo dużo różnych profili. Tu są wszystkie moje profile, które są dostępne z moimi presetami albo które w przyszłości planuję też upublicznić. Profile w Adobe Lightroom to są po prostu różne algorytmy i ustawienia, które Twój Lightroom używa, aby określić, jak zapisane kolory na zdjęciu mają być przedstawione na ekranie w programie. Twórzmy sobie tu na przykład jakiś tam profil. Zobaczcie, jak mocno on zmienia te kolory. Jaka to jest różnica, prawda? Jedno tutaj najechanie na profil zmienia totalnie odbiór tego zdjęcia. Można by też nawiązać do czasów, kiedy zdjęcia, powiedzmy, robiło się aparatem analogowym i wtedy wybierało się film, na jakim będziemy robić zdjęcia, w zależności od tego, jaki końcowy wygląd chcieliśmy uzyskać na zdjęciu. Niektóre filmy fotograficzne były kontrastowe, jedne bardziej nasycone kolorami, inne były chłodne i stonowane, tak więc wybierałeś odpowiedni film, na przykład Kodak Porta, Fujichrome Velvia czy Kodak Ektar, w zależności od tego, jaki efekt chciałeś uzyskać na końcowych zdjęciach. Producenci aparatów, jak tworzyli pierwsze aparaty cyfrowe, zrobili coś podobnego, wykorzystując różne ustawienia w aparacie. W aparacie możesz wybrać różne profile kolorów, by zmienić to, w jaki sposób finalnie będzie wyglądało zdjęcie zrobione przez Ciebie. W Canonie te profile nazywają się Picture Style, w Nikonie jest Picture Control, a w moim Sony mam Creative Style. Zobaczcie, tu mamy Basic i tu są różne jakieś profile. Jeśli byłoby to zdjęcie zrobione na przykład aparatem Sony, wtedy zobaczcie, tak jak na tym zdjęciu, mamy tu camera matching, tu mamy profile, które odpowiadają tym, które mam zapisane w swoim aparacie Sony. Każdy producent nazywa te profile jakimś tam swoim slangiem, ale wszystkie po prostu są profilami. Profilami, które mają zapisane ustawienia mówiące, jak aparat ma zinterpretować zapisane dane z matrycy. Teraz zobaczcie na przykładzie tego pierwszego zdjęcia, jeśli byśmy tu użyli profili z paczki presetów i profili Alfito, którą możecie sobie zakupić na mojej stronie. Mamy tu zwykłe zdjęcie, które zobaczcie, możemy sobie zresetować. Wrócę teraz tutaj do edycji i oczywiście możemy sobie tu wszystkie te panele zresetować, przytrzymując Alt. Zresetujemy ja sobie to zdjęcie do ustawień oryginalnych. Wchodzimy w teraz profile. I bierzemy sobie na przykład właśnie te profile z paczki Alfito. Zobaczcie, jak zwykłe najechanie na jeden profil potrafi zmienić totalnie cały odbiór zdjęcia. Macie tu naprawdę różne te profile, które w połączeniu oczywiście
z potem z presetami dają naprawdę świetnego kopa waszym zdjęciom. Ja na przykład chciałbym zastosować tutaj profil ten właśnie Griviola, klikam go sobie i teraz mogę sobie od razu tu wybrać tą moc tego profilu, czyli mogę zastosować część tej mocy tego profilu, nie muszę mieć na 100% tutaj. Jeśli chcę, mogę nawet więcej sobie użyć, ale w tym przypadku akurat nie wygląda to dobrze. Ale mogę sobie stonować troszkę ten look, jeśli on jest za duży dla mnie. Na przykład w przypadku właśnie przełęczy Col d'Angelo tego profilu, on jest dosyć mocny, na niektórych zdjęciach świetnie wygląda w 100%. Na niektórych będzie fajnie wyglądał, jeśli użyjecie go na przykład na 40%. Zobaczcie, tak jak teraz, 0%, 40%, macie fajne niebo, fajny pierwszy plan tutaj, fajne kolory, takie bardziej filmowe. To zdjęcie już fajniej wygląda. Więcej o samych profilach możesz dowiedzieć się z filmu, który jakiś czas temu pojawił się na moim kanale YouTube. Link do tego filmu właśnie znajdziesz w opisie pod tym filmem. Warto go obejrzeć. Teraz cofniemy sobie tutaj, klikając back, wrócimy do edycji i klikniemy presets. Na samym dole panelu edycji, aby otworzyć panel presetów. W pliku zip, który pobrałeś z materiałami do lekcji, znajduje się też darmowa paczka presetów New Horizons. Teraz pokażę Ci, jak zainstalować tą paczkę z presetami. Wystarczy, jeśli masz otwarte tu presets, kliknąć te trzy kropki i wybrać Import Presets. Możesz też wejść w File, Import Profiles and Presets i teraz podać lokalizację, gdzie te presety się znajdują. W paczce znajdziesz presety narzędziowe i presety New Horizons. Ja presety narzędziowe mam już zainstalowane, także ich nie będę instalował. Zainstaluję same presety New Horizons. Wchodzę w te presety i profile, klikam, żeby zaznaczyły się wszystkie, czyli możesz wybrać Ctrl A i klikam Import. Program zaimportował te presety i profile. Pokazał mi, że już profile te trzy mam zainstalowane, także ich nie instalował, bo one już są w systemie. Klikam OK. Zobaczcie, pojawił mi się tu otwarta już paczka tych presetów New Horizons. Mamy tutaj 6 presetów. Zobaczcie, jest preset Anna, czarno-biały Ilford, Lost in the Forest, Pustynne Słońce, Royal i Verdure. Zobaczcie, te presety całkiem fajnie tu działają. I właśnie jeśli chcecie łatwo, szybko obrobić zdjęcie i macie fajne swoje presety, to zobaczcie, pójdziecie sobie w edycję, wybieracie presety. Często jest to mój pierwszy krok, jeśli mniej więcej wiem, jaki mam presety i jaki look chcę mieć, albo mam zapisany swój jakiś preset nowy na jakiś specjalny wyjazd, wtedy ich używam, żeby mieć jakąś taką spójną edycję wszystkich zdjęć. Teraz zobaczcie, otwieramy sobie właśnie tu paczkę New Horizons i teraz wybieracie sobie jeden z tych presetów, który chcecie zastosować tu na tym zdjęciu. I to jest dopiero Wasz początek przygody właśnie z edycją zdjęć, bo preset może być tylko takim one click, czyli klikacie i macie już obrobione zdjęcie. Na przykład ja myślę, że tu spokojnie mógłbym tak użyć właśnie tego presetu Anna. Klikam i już mam. Tak samo ten czarno-biały preset jest fajny. Ale na przykład Lost in the Forest możemy wykorzystać. Zobaczcie, klikamy Lost in the Forest, preset zostaje zastosowany, klikamy sobie tu raz Presets, on się zamyka. I teraz spokojnie możemy sobie tutaj wykorzystać inne tutaj narzędzia, które mamy dostępne. One częściowo zostały tu zmienione przez preset, jak widzicie, ale mamy tu możliwość inne jeszcze, możliwość edycji tych ustawień. Ja tu sobie spokojnie, zobaczcie, pociągnę highlights, wchodzę w color na przykład, biorę color mixer, pomyślmy, że chcielibyśmy troszkę niebieskie niebo bardziej mieć, wchodzimy tu w niebo, czyli kolor niebieski i saturation jest z minus 35, bierzemy sobie na 0 i teraz na przykład możemy sobie zmienić odcień troszkę tego niebieskiego, luminance zjechać w dół delikatnie, w ten sposób zmieniliśmy ten preset delikatnie, ale nadal jest ten look tutaj kolorowy zachowany na tym zdjęciu. Możemy też oczywiście zmodyfikować inne tutaj parametry tego presetu. Jeśli już taki look stworzycie, czyli na przykład właśnie zmodyfikujecie jakiś preset, który sobie pobraliście, bo bardzo Wam się podoba, ale nie na wszystkie Wasze zdjęcia pasuje i doszliście do wniosku, że okej, tutaj ja bym chciał mieć w shadows troszkę więcej tego fioletu, bardziej mi się to wtedy podoba. Jeśli na przykład chcielibyście jeszcze mieć inne tutaj detale też pozmieniane na przykład w panelu, czy na przykład dodane trochę texture więcej niż standardowo jest, albo w ogóle nie było w presecie, to spokojnie możecie to zrobić. Na przykład tu możemy jeszcze sobie zmienić saturację troszkę w dół, delikatnie pociągnąć tu shadows, wyciągnąć i w ten sposób
zmodyfikowaliście ten preset, jeśli chcecie zapisać go jako swój własny nowy preset, taki, który będziecie wykorzystać, czyli taką wersję tego Lost in the Forest, wchodzicie sobie jeszcze raz w Presets, klikacie te trzy ząbki, klikacie Create Preset i teraz na przykład, żeby sobie to usystematyzować, żeby wiedzieć, że ten preset wywodzi się od tego presetu Lost in the Forest, ja sobie napiszę Lost in the Forest 1, tak jak było oryginalnie, ale do niego dodamy sobie A albo na przykład 1 plus, żeby wiedzieć, że ten preset pochodzi od tego, że ma duże źródła, dużo część edycji jest właśnie zastosowana z tego głównego presetu. I teraz mogę go zapisać sobie w User Presets i wtedy będę miał go we własnych parametrach. Tu oczywiście zaznaczamy parametry, które chcecie, żeby się zapisały. Jeśli na przykład nie chcecie, żeby w presecie było zapisane na przykład korekcja obiektywu, wtedy możecie Optics sobie totalnie wyłączyć, czy inne parametry. Klikacie sobie tu Save i zobaczcie, na samym dole w User Presets mamy już preset Lost in the Forest Plus. Bardzo fajnie w ten sposób możecie zapisywać sobie presety, które pobraliście sobie z internetu, które przeedytowaliście, dostosowaliście do własnych potrzeb. Potem tu zapisujecie je jako własne modyfikacje, które będzie Wam łatwiej wykorzystywać niż na przykład wykorzystać z presetu, który ma jakieś parametry, które Wam nie odpowiadają, ale wielka część tego presetu jest fajna, ale chcecie coś zmodyfikować i zapisać to jako nowy preset. To już wszystko w tej lekcji. W kolejnej, ostatniej lekcji z tego kursu pokażę Ci, jak zapisać obrobione zdjęcia. Mam wielką nadzieję, że ten film, jak i cały kurs są dla Ciebie przydatne, dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w Adobe Lightroom. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film u siebie na Facebooku, na grupach fotograficznych, do których należysz, dasz łapkę w górę i napiszesz komentarz. Pomoże mi to w rozwoju tego kanału i w dotarciu do nowych osób. W komentarzu możesz też napisać, jakie zagadnienia chciałbyś się nauczyć, jakie zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach. Jeśli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć i jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, warto właśnie teraz kliknąć przycisk subskrybuj na dole pod filmem, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!